początkiem lipca 2014 roku Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła we współpracy z Klubem Przyrodników rozpoczął realizację projektu edukacyjnego W dziką stronę. W tym projekcie zachęcamy dzieci, nauczycieli, rodziców i animatorów do wypraw w przyrodę. Szkolimy nauczycieli i edukatorów ekologicznych do prowadzenia zajęć przyrodniczych w terenie. Używamy do tego metod eksperymentalnych, doświadczalnych, edukacji leśnej i outdoor education. Celem długoterminowym tego projektu jest budzenie poczucia więzi z przyrodą przez dzieci i młodzież, a co za tym idzie, wewnętrznej potrzeby jej ochrony. Uważamy, że tylko poprzez przywiązanie do przyrody wytwarza się głęboka chęć dbania o nią, a przywiązanie do przyrody buduje się przez jej poznanie, przebywanie w niej, zaciekawienie, badanie. Celem, który stawiamy sobie w tym projekcie, jest przeszkolenie nauczycieli i edukatorów ekologicznych do prowadzenia zajęć przyrodniczych w terenie oraz danie możliwości dzieciom doświadczania przyrody. Ja sobie mogę powiedzieć tyle, że no ja mieszkam w mieście i tak za bardzo tego kontaktu z lasem to ja tak często nie mam. Pierwszym działaniem projektu W dziką stronę była konferencja otwierająca. Spotkali się na niej praktycy edukacji ekologicznej, aby wymienić się swoimi doświadczeniami oraz uczyć od siebie nawzajem. Konferencja miała na celu analizę możliwości realizacji edukacji ekologicznej wysokiej jakości w realiach pracy polskiej szkoły oraz promocję nowatorskich metod edukacji ekologicznej w terenie. Gdy wymienia się cała materia, to co mnie buduje, przenika do innych elementów przyrody. Ja w ciągu 7-8 lat buduję swoje ciało z tego, co się znajduje w ścieku, w glebie, w drzewie, w ściółce, gdzieś to jest. I tego się uczymy w szkole, ale czy konsekwencje tego jakby wyciągamy dalsze? No bo jeżeli to jest prawdą, a jest prawdą, to gdzie jest granica między naszym ciałem i przyrodą? Nie ma. Jest jedna całość. Ja i przyroda, inne żywe istoty, jesteśmy jedną wielką całością. Chciałem Państwu pokazać, że survival to nie jest diabeł, którego należy się bać, tylko coś, co zdecydowanie należy wykorzystywać, poszukiwać tego. Co więcej, każdy z nauczycieli może to robić. Ogień to jest ciepło, to jest bezpieczeństwo, to jest pożywienie, to jest zagotowana woda, to jest ciąg zdarzeń, naczyń połączonych, które w edukacji są niezwykle ważne. Od jednego ognia i pewne umiejętności. To jest woda. Tak kluczowo, że Państwo mówią, bo wtedy, kiedy my uczymy się pozyskiwać, transportować, odkażać, bo tutaj Państwo mają właśnie, jak można wodę zagotować w korze, to się nagle okazuje, że my tą wodę doceniamy, bo ją dotknęliśmy, mówimy, wow, trudno ją pozyskać, jeszcze trudniej oczyścić, musimy o nią dbać. Pożywienie. Super to się szczególnie robi z dziećmi, z młodzieżą, podpołmyki czy mace, którą zawsze pewno Państwa babcie robią na piecach kaflowych, teraz to jest odkrycie, woda, mąka, proszek do pieczenia, wow, to można jeść. To można jeść bardzo długo, nawet jest lepsze niż ze sklepu, bo własnoręcznie wykonane. My message to you is, if you as an educator, whatever group you have, you teacher or environmental education teacher or leader or lecturer, whatever you are, and you have a group in front of you, every second of the process you know why you do it like you do it, in that moment you do it well. In that moment you are authentic. In that moment when you are authentic, you can send a message to your group. Nazywam się Marta Jermaczek-Sitak, to jest mój synek Staś. Jestem botanikiem,
ekologiem, zajmuję się właśnie ekologią, botaniką ze strony naukowej, ze strony ochroniarskiej, ale też właśnie edukacją przyrodniczą. Przede wszystkim edukacją przyrodniczą, czyli pokazywaniem niekoniecznie jak się segreguje śmieci i oszczędza wodę, ale właśnie blisko przyrody, czym jest przyroda, tym, że wszystko ze sobą jest powiązane, że wszystko jest ze sobą połączone. Żeby dzieci od samego początku, właściwie od urodzenia, wiedziały, że nic nie istnieje oddzielnie. Wszystko jest powiązane, wszystko jest połączone i my jesteśmy częścią tej przyrody, częścią świata. Mein Vortrag möchte ich mit einer Frage anfangen. Swój wykład chciałbym zacząć pytaniem. Und ich bitte Sie, oder Sie brauchen gar nicht die Antwort zu geben, sondern Sie sollen sich die Antwort mal vor Ihrem geistigen Auge vorstellen. Odpowiedzi nie musicie udzielać. Spróbujcie sobie odpowiedzieć na to moje pytanie takim swoim wewnętrznym okiem. Wenn Sie müde sind, wenn die Batterien leer sind, wie sieht der Ort aus, wo Sie hingehen, wo Sie sich wohlfühlen, wo die Batterie wieder aufgeladen wird, wo Sie sagen, ja, hier fühle ich mich gut. Kiedy jesteście zmęczeni, kiedy rozładowały wam się baterie, jak wygląda miejsce, do którego wtedy idziecie? Miejsce, gdzie możecie powiedzieć sobie, tutaj czuję się dobrze, tutaj ładują się moje baterie. Welche Farben sind dort? Wie riecht es? Was hören Sie dort? Jakie kolory tam są? Jak tam pachnie? Jak tam jest? Bei mir ist es, wenn ich ein bisschen Kraft brauche, ich gehe im Wald. U mnie jest tak, że kiedy ja potrzebuję trochę więcej siły, idę do lasu. Wenn mich Leute fragen, Jörn, Wildnispädagogik, sag doch mal einen Satz, was bedeutet das? Kiedy mnie się ludzie pytają, czym jest ta pedagogika dzikiej przyrody, Wildnispädagogik, powiedz mi jednym zdaniem, co to jest. Dann sage ich, Wildnispädagogik hilft dir wieder einheimisch zu werden. To ja odpowiadam, że pedagogika dzikiej przyrody pozwala tobie stać się znowu rodzimym, tubylcem. Zaledwie kilka procent obywateli naszego kraju, kiedy kupuje jakąś rzecz, zwraca uwagę na aspekty środowiskowe. Większość z nas nie widzi w ogóle związku pomiędzy swoim życiem, swoim zachowaniem, a wpływem na środowisko. Szkoła trenerów terenowej edukacji ekologicznej rozpoczęła się tuż po konferencji, która była dla niej wstępem teoretycznym. Uczestniczyło w niej 30 osób z całej Polski, zarówno takich, które już działają, jak i nowicjuszy w dziedzinie edukacji ekologicznej. Taki zestaw osób umożliwił lepszą wymianę doświadczeń. Był to bardzo intensywny kurs, prezentujący różne metody pracy w terenie z dziećmi oraz elementy psychologii dziecka, żeby lepiej poznać sposób myślenia i działania dzieci. Znajdujemy wyspę w terenie. To może być polana wśród lasu, to może być zadrzewienie, zagajnik, jakieś tam oczko wodne z krzakami wśród pól. To może być dziki, zarośnięty teren wśród terenów zagospodarowanych. Jakiś wydzielony fragment. Fajne jest to, jeżeli na wyspie są jakieś wzgórza, jakieś bajorka, jakieś zarośla, jakieś szuwarki, jakieś łączki, jeżeli jest zróżnicowana. To jest chyba wielkość dobra dla tego typu grupy, natomiast jeżeli mamy, nie wiem, pięcioro maluchów, to może być coś dużo, dużo mniejszego. Piraci, którzy byli tutaj 400 lat temu, zostawili tylko taki szkic. Jest to jakaś mapa, przydałoby się ją ulepszyć, narysować na niej więcej szczegółów, więc przyda się grupa jakaś taka z zacięciem geograficznym, która tą mapę może polepszy jej granice, może narysuje więcej szczegółów i później przeniesiemy to na większą mapę, na której zaznaczymy wszystko. Na pewno dobrze byłoby mieć dużą grupę botaniczną, która nie tylko będzie znajdowała i zaznaczała ciekawe gatunki, które tutaj odkryje, ale też spróbuje nam stworzyć jakąś mapę roślinności tego, choćby formacji roślinnych. Gdzie szuwary, gdzie zarośla, gdzie łąki. Grupa zoologów może odkryć, jakie tutaj na tej wyspie żyją dziwne stwory. O, popatrz, larwa widelnicy. Gniazdo os jest zbudowane z takiej masy celulozowej, która jest
jednorodna, jak popatrzycie z zewnątrz. To gniazdo jest już opuszczone, już do niego nikt nie wejdzie, tak? Tak, tak. Czyli mogę je sobie zabrać? Tak, możesz je sobie zabrać. Tu jest tak nisko, a tam są takie wyższe kurczyki, nie? To jest taki ogromny mikrokosmos. No tak było w tej książce wczoraj i to jest taki... Map zrobimy mapę ogólną. Jak będziemy robić mapę i nanosić na nią te wszystkie rzeczy, to też naszym zadaniem będzie nazwać różne miejsca na tej wyspie, wymyślić nazwy dla całej wyspy i nazwać jej poszczególne części. Ja też myślę pod kątem edukacji domowej, szkoły demokratycznej, gdzie właśnie te różne tematy z podstawy programowej jakoś tam próbujemy przerobić. I właśnie już te wszystkie tematy geograficzne, skala, mierzenie, też to już co matematyka wchodzi, przeliczanie jednostek, to wszystko można na tej wyspie też robić. A majka sama jama jojo! I maleka ma sama jaka ma olao! A upali agawa! Kamate, kamate, ora, ora! Kamate, kamate, ora, ora! Faka dia, faka dia, faka dia, faka dia, faka dia! A upa! A upa! A upa! A upa, upa, upa! Ten, kto dostanie chusteczkę, stanie się normalnym człowiekiem. Nie da się nic zrobić. Nic z tym nie można zrobić. Musimy sobie wziąć chusteczki. Musimy wziąć chusteczki, a staną tak? Się z nas normalni ludzie. I zostaniemy normalnymi ludźmi. Dusza nie jest normalny. Jak jest normalny, ma ręce przed sobą. Marek jest taki normalny. Ja też jestem normalny. Taki ma ruce przed sobą, a zawazane oczy. Teraz nie wiążę, tylko żeby... Jak kiedyś ma zawazane oczy. Když se potkají dva normální lidé. Jak se spotkají dvě normální osoby. Tak na sebe houknou. Ha, takže vy musíte pořádně. Ha! Musíte to zrazit pořádně. Teď víte, že je normální. I vtedy větě, že je normální. Tak se odpovítáte za někým dalším. Teraz spíčíme, tak? A jste taky normální. Ha! No. Ha! Normálně. Kdo je Drákula? Ten, kdo... Má taky zavázané oči. Drákula tež má zavázané oči. Má ruce před sebou. Má ruce před sebou. Chodí pomalu, ovko. Chodí tak samo, jak normálně. A Marek je normální, já jsem teď Drákula. Marek je normální. Okay. Drákula nic neříká. Nic nemluví, Drákula nic nemluví. Drákula je potichu. Tichutko. Ale teď se stal Drákula i Marek. Aha. Já? Přes styčnost s Drákulou, stane se tež Drákulou. Už jsme dva Drákulové. A Drákula je potichu a rozmáhá se. I Drákula chodí potichutku i rozplenuje se. Kdyby náhodou. Kdyby přepadky. Se dva Drákulové sešli. Zešli se dva i Drákulově. Takhle. Tak se odrazí a jsou z nich zase normální lidé. Odbíjí se i znovu jsou normálními lidmi. Teď mi řekněte, kdo je Drákula? Pověz si, kdo byl Drákula. Ty byl Drákula? Kdo je Drákula? Do góry Drákula. Kdo Drákula? Kdo je Drákula? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dolu, dolu. No. A kdo byl pierwszy? My máme 10 Drákulů. Tady. 10 jest tutaj Drákulí. A já jsem nikomu neřekl, že jsi Drákula. Nikomu tego nie mówię. Nikomu nie powiedział. Když se budeme dívat z pozice her v přírodě, jeżeli będziemy patrzeć właśnie z punktu takiego widzenia gier w naturze. Pierwszy stopień są uwodni seznamowacji gry. Pierwszy stopień to są takie wstępne gry na zaznajomienie się. Dalszy stupinek są potem gry zahrzewacji. Drugim punktem to są gry takie rozgrzewające, aktywujące. A ty mają dwie rozdzielenie. Jedno jest na ciało, to znaczy, że im jest zima. Fizycznie potrzebują ohrzać, je im zima. Te ogrzewające są rozdzielone na dwie grupy. Labadu, labadu. Jedno jest na ciało, typical. Czyli po prostu jest tam zimno, to jest to, że zagrzewa ciało. A nebo?
psychicky, emocjonalnie jest to studený, je potrzeba tą atmosferę zlepszyć. Lub drugie, oni są tak naprawdę zimni emocjonalnie, nie mają nic w sobie jakiegoś tam ognia i trzeba polepszyć tą atmosferę, duszę. Przykładam część dymu do serca dla dobrych uczuć. So ein bisschen im Körper entlang streichen, damit der Körper gesund bleibt. Trochę dla zdrowia, na ciało sobie rozodymić, kalić. Über den Kopf für gute Gedanken. Głowę na dobre myśli. Ja, dann kann man es weitergeben. I można przekazać dalej. Und ich bitte euch, dass ihr euch gleich hier grob verteilt. Hier von diesem Punkt da so ungefähr 30 Meter, 20-30 Meter euch entfernt. Chciałbym, żebyśmy się teraz tak porozdzielali w promieniu jakichś 30 metrów, tak swobodnie. Und dann die Augen schließt, noch besser, wenn ihr die Möglichkeit habt, die Augen verbindet. Zamknijcie oczy albo nie sobie zwiążcie. Wer ohne Brille nicht sieht, kann die Brille einfach absetzen. Kto bez okularów nie widzi, może je po prostu zdjąć. Und dann... Dann werde ich ein Geräusch machen. Ich werde mich irgendwo hinstellen und werde ein Geräusch machen. Ja, gdzieś sobie ustanę i zrobię dźwięk. Und ich bitte euch, dass ihr mit geschlossenen Augen auf dieses Geräusch zugeht. I proszę, żebyście z zamkniętymi oczami wtedy dotarli do tego dźwięku. Ja, jetzt machen wir noch was. Wir gehen in Dreiergruppen zusammen. Teraz jeszcze coś zrobimy. Wyruszymy w trójkach. Ihr dürft nicht miteinander reden. Idąc w tej grupie trójce, nie możecie ze sobą rozmawiać. Ihr dürft auch keine Geräusche machen. Starajcie się też nie wytwarzać dźwięków. Und ihr lasst euch nur von dem leiten, was euch gerade interessiert. I jakby pozwalacie prowadzić się temu, co was właśnie zainteresuje. Widzieliśmy Rudzika, widzieliśmy Dzięcioła. Wir haben Rotkehlchen gesehen, wir haben einen Specht gesehen. Oczywiście dużo śladów dzików. Wir haben auch viele Wildschweinspuren gesehen. Odciski stóp, miejsca żerowania, rozgryzione żołędzie, odchody. Edukacja w dziką stronę, edukacja w stronę przyrody. Edukacja w stronę tego, co pierwotne, co w swojej prostocie dla nas, nie wiem, czy dobre, czy właściwe, właściwie to jest indywidualne. Natomiast to, co jest bliskie nam, naszej naturze, naturze człowieka i naszemu, temu, co czasami ukrywamy, temu, co czasami chowamy i o czym zapominamy, czyli naszym korzeniom. Jesienią 2014 roku odbyły się 3-dniowe szkolenia terenowe dla nauczycieli w całej Polsce. Ich celem jest umożliwienie nauczycielom zapoznanie się podczas praktycznych warsztatów z ciekawymi, aktywizującymi formami terenowej edukacji ekologicznej, zapoznania ich z przykładami metod wykorzystywanych z sukcesem w edukacji dzieci i młodzieży w kraju i za granicą oraz ukazanie wpływu praktycznego poznawania przyrody w nawiązywaniu z nią więzi i co za tym idzie kształtowaniem proekologicznych postaw u dzieci, a także zmotywowanie nauczycieli do częstego korzystania z możliwości, jakie daje edukacja w terenie.
Ja mam szyszczynę. Dziewczyna ma duże liście. Ta łuska nasz z szyszki sosnowej kończy się takim ostrym wyrostkiem. To jest tak zwana tarczka. A czy widzicie, czym się różni ta kora od kory sosny i od kory świerka? To jest taka gładka, przede wszystkim błyszcząca. Zobaczcie na tak zwane oczy leszczyny. Tak się koncentrują rzeczywiście, jakby one się ukierunkowują na ofiarę. Teraz przejdziemy na taki wzrok, na przykład, którym posługują się chociażby jelenie bońcowe. Rozszerzcie te palce powolutku, ale nie zmieniajcie wzroku. Patrzcie się cały czas przed siebie, tak żebyście cały czas swoje palce widzieli. Czy widzicie, jak się wasz wzrok rozszerzył teraz? I o taki wzrok nam chodzi tak naprawdę. Szeroki. Szeroki, żeby patrząc do przodu, żebyście zauważali tak, że to się dzieje po bokach. Najczęściej zauważamy ruch w tym miejscu. Starajcie się podczas tego siedzenia jakby też nie obracać głową, tylko właśnie takim wzrokiem ogarniać przestrzeń. Tutaj będziemy stać tak, żeby nie widać było do końca tego szlaku, natomiast no troszeczkę widać tą linę, tak, która jest tam powieszona. Więc ja będę podprowadzać każdą osobę do tej liny po kolei, później zamkniętymi oczami, pytając się liny, będziecie podążać po tym przygotowanym szlaku. Generalnie chodzi o to, aby tak wybrać ten szlak, tak wybrać tę trasę, żeby się tam coś ciekawego wydarzyło. On nie jest długi. Jak będziecie to robić dla dzieci czy młodzieży, to warto również go pociągnąć trochę po ziemi, jak oczywiście jest ciepło, tak, żeby tam można było trochę popełzać, podjść na czworaka, gdzieś pod jakimś może konarem przejść, to jest bardzo ciekawe. Natomiast zobaczycie, nawet taki bardzo prosty tutaj szlak, który przygotowałam, może już troszkę atrakcji dostarczyć. Początek taki łatwy, łatwy, tak się fajnie idzie i nagle przeszkoda. Tak? Że stopniowanie trudności też jest ważne. Będziecie miały okazję jeszcze trochę skorzystać z tej nowej wiedzy, że rzeczywistość z zamkniętymi oczami jest troszkę inna niż z otwartymi. Osoba z otwartymi oczami prowadzi tą z zasłoniętymi do jakiegoś drzewa tutaj w okolicy. No próbujcie nie przekombinować, ale żeby może nie było najbliższe, tylko tutaj kawałek. I jakieś charakterystyczne, tak żeby było na pierwszy raz łatwo. Osoba z zamkniętymi oczami sobie dotyka całego drzewa, obłuchuje, sprawdza, co jest wokół, czyli zapamiętuje to miejsce bez zmysłu wzroku. Później przewodnik wraca z ćwiczącym tutaj do bazy, otwiera druga osoba oczy i szuka tego drzewa. To chude, tam, to. Ale widzisz, jak jesteś bystra koleżaneczka? No tak. A nie miało gałęzi, bo miało ten wystający. Wystający z jednej, potem z drugiej. Ale wydaje się takie większe, trochę straszniejsze. Jak próbowałam znaleźć swoje drzewko, to wydawało mi się, że było wokół niego tyle krzaków, tyle patyków, a tak jak patrzę na nie wzrokiem, no to właśnie tam to jest dziuplą. Tam właściwie nie ma tam za bardzo jakiś krzaczek mały, a mnie się wydawało, że cały czas gdzieś te patyki, a to w twarz mi uderzyło gdzieś tam coś, a to po nogach mi śmigało i zupełnie jakoś inaczej się to odbiera. Poczuwa się od tego, co się robi po prostu na co dzień. I od codzienności. Kora jest takim świetnym miejscem, jeżeli wychodzicie do lasu i chcecie poprowadzić zajęcia w jakimś takim obcym lesie, którego nie znacie, to takim sprawdzonym miejscem jest kora drzew. To jest kuźnia, bo to w przypadku dzięciołów zwłaszcza się mówi, że dzięcioły robią kuźnię, czyli wkładają szyszki w korę, ale w korze jest mnóstwo różnych innych nasion. To jest jakaś ich spiżarnia? Nie, chodzi o to, że one sobie unieruchamiają, wiesz, bo jak to rośnie na drzewie, takie nasiona, to ptak jak dziobie, to owoc spada. Dlatego to nie wiewiórki też, bo wiewiórki mają łapki i one sobie po prostu wezmą w łapki i poradzą
radzą sobie. Część stada będzie wilkami, a część stada będzie trupicielami. Takie zwierzęta oddalą się na odległość 5 minut marszu i będą starały się kluczyć, będą starały się uciekać przed trupicielami. Wybierzcie sobie tą stronę kija, która zostawia wyraźny trop, ale taki i przyjrzyjcie się. Tropiciele się muszą dokładnie przyjrzeć, jaki trop zostawiacie, dobrze? Myślisz, ale tam za nimi nie idziemy, chodź w inną stronę. Tu gdzieś pójdzie, chodź. No ja jestem drugi puszczyk, a ty jesteś pierwszy puszczyk. Jak się tropiło? Dobre były tropy czy nie? Bardzo dobre. Bardzo dobre. No to fajnie. Myślę, że się udało. Już mogę zaczynać? Zaczynamy, tak. Ćma. 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 Myślę, że bardzo ważne jest to, żeby dziecko mogło tą przyrodę poczuć, żeby mogło z tym światem tak nasiąknąć, żeby później właśnie jako dorosły miało w sobie te wszystkie wartości, które natura gdzieś daje, reprezentuje, żeby miało w sobie to poczucie, że jest częścią tego świata. Bo z tego wypływają później pewne działania. Jeżeli dziecko będzie wzrastało w takim poczuciu, że jest częścią tego i że to jest moje środowisko, w którym wzrastałem, w którym się wychowałem, to na przykład później nie będzie chciało robić rzeczy, które będą destrukcyjne, albo działały destrukcyjnie na ten świat, bo będzie to po prostu jego dom. Wiosną 2015 roku odbyły się cykle zajęć obejmujące 5 5-godzinnych warsztatów terenowych dla dzieci z ponad 120 szkół w całej Polsce. Celem warsztatów jest oswojenie i zaciekawienie uczniów przyrodą, zainteresowanie ich procesami zachodzącymi w przyrodzie, umożliwienie nieskrępowanego obcowania z przyrodą, odkrywanie jej znaczenia, zależności w przyrodzie, a także nabywanie przez uczniów umiejętności radzenia sobie w terenie, nabranie przez dzieci wiary we własne siły oraz integracja grupy. Kwaśno. No i się już. Proszę Państwa, waszym zadaniem w czterech drużynach będzie w miejscu, w które ja wskażę, w krótkim czasie ukryć karteczki. Jak już ukryjecie karteczki, to wracacie do punktu zbiórki. Czerwoni będą szukać kartek zielonych, zieloni będą szukać kartek żółtych, żółci będą szukać kartek niebieskich i niebiescy będą szukać kartek czerwonych. A tam ci? To byli żółci. Okay. Czerwoni, ile macie kartek? Czerwony. Mamy 5-6, no a nie 7. Co to 6? Waszą następną konkurencją będzie wytypować jednego ochotnika, który będzie musiał wziąć chustkę, zawiązać oczy i trafić do drzewa z czerwoną wstążką. Trafi do drzewa z czerwoną wstążką, kiedy grupa mu podpowie. Więc proszę zostać na razie w swoich grupach i wybrać ochotnika, a ja idę po chustkę. Dobra, marynarzyk! Hop, jest! Już! Ciao! Ha 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 ha
bohater będzie musiał iść do swojego drzewa, natomiast wy zostajecie na starcie. On idzie powoli, żeby się nie przewrócić, a wy możecie go nakierować, mówiąc mu w prawo, w lewo. Każdy dostanie do rąki przedmiot, o którym mówiłem. Jest to czarodziejskie lustro. Bardzo was proszę, żebyście nie upuścili tego lusterka. Trzymamy sobie w rączkach, w dwóch rączkach trzymamy lusterko. Ja zaraz wam powiem, co z tym zrobimy. Dobrze, teraz bierzemy lusterko tylko do prawej rączki. Kto z was jest leworęczny? Nie. To bierzemy do tej rączki, w której będziemy bezpiecznie trzymać. W której będziecie trzymać lusterko. Trzymamy. Tak. A drugą rękę kładziemy na ramieniu kolegi albo koleżanki. I patrzymy tylko w lusterko. Tak, Marka? Weź za rączkę pierwszą osobę, a ja wezmę ciebie za rączkę, dobrze? Albo za ramię. I będziemy powolutku szli. Uwaga, wszyscy gotowi? Idziemy bardzo powoli i patrzymy w lusterko i zobaczymy, co będzie. Patrzcie, jaki świat widzimy. Tylko w lusterko patrzymy, widzisz? Lusterko patrzymy. Bliski. I co? Jak to wygląda? Jak się czujemy? Wyżej troszkę. Tak. Drzewo, patrzymy w lusterko. Jaki efekt? Drzewo. Widzimy wszystko to, co normalnie jest przed naszymi oczami zakryte, ponieważ nie patrzymy w górę. A teraz to wszystko możemy zobaczyć. Zobaczcie, jaki to świat. Zupełnie inny niż na co dzień, prawda? Ja się czuję, jakby szłam po drzewie. No właśnie. Tak. Dobrze. Nasza wiewiórka zgromadziła sobie na zimę zapas orzeszków. Zobaczcie, ile nazbierała. Wiewiórka będzie tych orzeszków pilnować, a wy będziecie myszkami, które chcą się podkraść do wiewiórki i zabrać jej orzeszek. A każda myszka po kolei będzie podchodzić do wiewiórki i starać się bardzo cichutko zabrać jej orzeszek. Tak jest. Załóż sobie to na oczka, żebyś nie widziała. Nie widzisz nic? Nic. Będziesz tutaj, będziesz słuchać, tak się dzieci słuchać, a jak usłyszysz skradającą się myszkę, pokażesz i powiesz, myszka, dobrze? W tym kierunku, gdzie myślisz, że ona jest. Brawo, udało ci się. Wiewiórka cię nie usłyszała. Następna myszka. Poczekajcie chwilkę. Wiewióreczko. Tak. Słuchaj uważnie i jak tylko usłyszysz, to zaraz pokażesz paluszkę. Dobrze? Tak. Tylko usłyszysz. Myszka? Tak. Myszka. A, zostałeś usłyszany. Gdybyście mogli być zwierzątkiem, to jakim zwierzątkiem albo jaką rośliną chcielibyście być? Każdy sobie pomyśli, a ja za chwilkę was poproszę, żebyście powiedzieli mi jeszcze raz swoje imię razem ze zwierzątkiem albo rośliną, którym chcielibyście być. Mam na imię Aneta, chciałam być... kotem. Krystian. A z kim byłeś? Małpa. Małpa? Tak, super. Mam na imię Ola. Ja bym chciała być krową. Aj, dobre. Bądź kosztem. Nie. A co? Trochę, skarbu poszukamy jeszcze. Z grup, które brały udział w projekcie, wyłoniliśmy 10 klas, które zaprosiliśmy na leśne szkoły, czyli 5-dniowe wyjazdy z intensywnym programem ekologiczno-przyrodniczym dla dzieci, które odbywały się w kilku miejscach w Polsce jesienią 2015 roku. Celem leśnych szkół jest, podobnie jak celem warsztatów dla młodzieży, oswojenie i zaciekawienie przyrodą oraz zrozumienie jej znaczenia przez uczniów. Jakieś drzewa. Drzewa są piękne.
naleje tą samą ilość wody i sprawdzimy, co się stanie. Ta trzyma. Ta trzyma. Tej nie można. Ona... A! To jest w ogóle suche i suche na mokre na suche nie można dawać. Jest to ubite. Ona nie ma takich możliwości, bo jest bardzo zbita, bardzo twarda. Też nie przyjmie już nic więcej. Wręczę jedno lusterko i proszę, żeby powędrował sobie po lesie, poobserwował, sprawdził, gdzie jest najpiękniejszy obraz, który by chciał pokazać reszcie klasy. Wszyscy pokazują, czego potrzebujecie i jakim jesteście zasobem. Tak? 3, 4. Czym będziecie? Pomyśleć, jak to zwierzę, czy ten element przyrody myśli, co czuje, jak wygląda, jak się zachowuje. Witam Was na zgromadzeniu wszystkich istot. Jestem lis, pochodzę z lasu. Chciałbym, żeby ludzie nie zabijali braci i sióstr z mojego gatunku. Nazywam się wąż, pochodzę z tej łąki i chciałbym, żeby ludzie nie palili trawy. Jestem nietoperz, pochodzę z jaskini nietoperzy. Chcę, żeby człowiek zmienił, żeby nie brudził w jaskiniach, nie niszczył różnych domów nietoperzy i tam nie śmieci. Tym chciałabym zakończyć ten krąg i jednocześnie ten warsztat. I bardzo Wam podziękować. My też dziękujemy. Najlepsze ćwiczenie to wykonanie oto takich masek. Ja akurat zrobiłam wilka. Przyjemnie było się powiedzieć i wypowiedzieć, co się myśli o człowieku, który psuje niesamowity świat. My tego nie zauważamy. Postanowiłam, że będę więcej drzew sadzić, niezależnie od tego, czy będą małe, czy duże, i tak będzie jakieś schronienie dla małych, wielkich zwierząt.